Cześć, witajcie piraci w piątym odcinku Assassin's Creed 4 Black Flag. Chaos. Mamy nasze kochane ukryte ostrza. Wejdziemy sobie na mapę. Zobaczymy, gdzie my jesteśmy dokładnie. Okej, i myślę, że możemy się tutaj wytepać. Bo nie chce mi się chodzić po tym mieście, szczerze mówiąc, więc żeby sobie przyspieszyć po prostu drogę, to tutaj się tepniemy. Skoczek wiary, panie Kenway, żeby nie było. I kieruj się w stronę misji. Okej, wspinaj mi się tutaj. Po wczorajszych widzę tutaj statystykę, że no mało osób ogląda, więc zostawiam to wam po prostu do obejrzenia. Dzisiaj postaram się 3 odcinki wrzucić z Asasyna, bo ktoś chciał, żebym wrzucił, więc na jego życzenie wrzucę dzisiaj te 3 odcinki. Po drugie, jest piątek, to tylko Asasyn u mnie będzie w piątek. A jutro, nie wiem, 2 odcinki z Asasyna, jeden z Mafii i jeden z Mortala. O, skrzyneczkę zbierzemy. Jeszcze zanim się zbierzemy na misję. Chwileczkę. Delikwenta załatwimy po cichu. O, fajnie go załatwia. Wybornie po prostu. Okej. No wykop te... Jaki idiota! Miałeś skrzynię wziąć, a nie robić jakieś cuda. Dobra, wykop teraz te drzwi. Masz jeszcze do zabrania. O, proszę, fragmencik zebrany. Kurde. To my się będziemy tutaj bawić. Dobra. No czemu? Czemu się nie ukrywasz? Głupie. O, tu się skryjemy, żeby ten idiota nas nie znalazł. Chodź tu, hiszpański ciulu. Zobaczymy, czy będziesz taki cwany. Dobra, widzę, że chyba już nie ogarnął. Dobra. O, to jest nasz Rogers. I wybaczcie, że wczoraj nie ogarniałem tych misji opcjonalnych co do pewnej synchronizacji. Ale po prostu mnie nie ogarnąłem. Człowiek, którego zwą mędrcem. Ruszamy z misją od razu, bez zbędnego gadania. Good morning, Duncan. Just over here. Edward? Hello, Edward. Off pyte. I found a man to purchase my remaining sugar. Off pyte. Huh? Quite a cool. Ty idioto, Rudy! He just called you Edward. Oh, that's the merchant who sailed me here. Out of caution, I gave him a false name. Ah, well done. Wow. We'll catch up on it later. Ja pieprzę, ty idioto, mogłeś go wydać. Na szczęście. A man both Templars and assassins have sought for over a decade. Kto to? I've told your surname is Roberts. Robert. Is this so? You recognize this, I think. According to old tales, the blood of a sage is required to enter the observatory. We have the key. Mm-hmm. Now we need only its location. Perhaps Mr. Roberts will be eager to provide it. Transfer him to my residence. Cholera. Trzeba będzie go uratować. Oczywiście to już kiedy indziej. Dobra, podążamy za naszym Laureano Torresem. Such a fuss over one man. Is the observatory really such a grand prize? Si. Czemu nagle zmienili barwę na niebieską? Jakie gówno? Precursor race. Chwileczkę. Aha, nie mamy żadnej. Co to było? Ty, asasyn. Nie wierzę. Nie, że to są asasyni. I was not, no. Too many complications along the way. A pity. Kojarzę ten soundtrack z Assassin's Creed Trójki. Aj, więc widzę, że niektóre dodali. Bardzo mi miło.
I don't like this route, Torres. We're exposed. Something is wrong. Stay close, Grandmaster. I feel it too. Do not let them get their hands on the sage, at whatever cost. Spokojnie. Damy radę. Assassins! Broń templariuszy. Okej. Kurde, zabijamy asasynów! Nie wierzę. Nie wierzę. Kurde. Kurde. Zaraz ich tu wyeliminujemy. Spokojnie. O ty. Lecisz stąd. Jeszcze jeden. Masz skopa, ty jesteś Sparta, szmato. Przeładuj broń. Szybko. Dobra, dostał. Przeładuj sobie broń. O kurde, ale mi szczunio dostaje. Dobra, trzeba bronić, trzeba go bronić. Masz tu. Okej. Dostał. No, przeżył to. Dobre. Macie tutaj. Kurde, ale szkoda, że musimy być asasynów. To w sumie jest dziwne. Tutaj jestem, idioto. Masz tu. Zbierzesz porządnie. Kurde. Przeładuj se broń. Dobra, biegniemy dalej. Tam widzę, że są kolejni. O kurde. Masz tu. Słaby ma ten pistolet, Edward. Zresztą go powinno już na hita zabrać. No co mnie pchasz, Hiszpanie? Przeładuj to. Chwileczkę, dobra, przeładowane. No nieciekawie, nieciekawie. O kurde. Wow. Wow. Jakie tutaj się dzieją rzeczy. Wow. Stop it! Ja nie mogę. Dobra, kogo tam zatrzymać trzeba? Dopadnij mędrca, już. Nie! Nie może mi uciec. Dobra, gonimy typa. Kurde. Przerąbany koleś. Dobra. Dogonimy typa! W imię asasynów. Templariuszy, przepraszam. Ale asasynów przede wszystkim. Dobra. Złapiemy idiotę. Za kraty pójdzie. Dobra. Myślisz, że taki skoczny chłopak się pomylił. Dobra, szybko, szybko, szybko. Już niedaleko. Dobra. Goń, goń typa, goń typa. Nie może mi uciec. Ale zapieprza szybko. Trzeba przyznać. Tutaj trzeba przyznać, że zapieprza całkiem nieźle. Dobra, winda, winda. Dobrze. Jest! Już cię nie ma! O! Wszystkie cele opcjonalne wykonane. To dobrze. Ciszej, mordo. Kleszczu. Żółtodziu pieprzony. Well, I'll be buggered. What an active day we've had, gents. See, set on all sides by our enemies, we must be more cautious.
I do wish I could remain to see our drama done, but I must avail myself of these winds and sail. To powodzenia w tej Anglii. Speed and fortune to you. With luck, I'll return myself a governor. Mm-hmm. And with my idiot king's blessing, no less. Adios. Okay. As for you, Mr. Walpole, I consider this the first payment in a long term. Woo! Heist, YouTuber! Dziękuję. Obliged. Taki piracki heist, YouTuber, żeby nie było. Colorano. Taki yes, napluty śliną templariuszy. No, heist się musi zgadzać, Edward, nie? O, misja zakończona. Powal mędrca z góry i walka. No i teraz jest 100%. Zajebista misja, dziękuję. Spodobała mi się na piątkę. Chociaż no, nie podobało mi się to, że musiałem zażynać asasynów, ale dałem 5 mimo wszystko za tą akcję. Okej. O, wykonamy sobie teraz. Chwileczkę. Najpierw pomożemy piratom. Z biednym trzeba pomagać. Okej. No nie, jeszcze kuriera mam łapać. Jep. Dobra. Dobra. Lubiłam tego kuriera. Ja kuriera tu chcę uratować. Jep. Dobre. Dobre robisz, Edward. Ciul. Cześć, gdzieś tu jeszcze jest. O, wszyscy. No dzięki, Murzyn, nie? Pomogłem Murzynowi, za co naprawdę chyba dobrze zrobiłem. Chwileczkę, chyba tu mogłem sztylet jakiś podnieść. No jest sztylet. Okej. Okay. Dobra. Biegniemy w stronę misji, ale chyba coś tam jeszcze było. O ile się nie mylę. Tak, było jeszcze zlecenie zabójstwa, które sobie wykonamy. No jest zlecenie zabójstwa. Wykonamy sobie to i będzie gites. Teraz jakoś spadków większych nie mam. O, musiałem wygadać. Oczywiście musiałem. Dobra. Okej, okay, sobie tu skoczymy i robimy sobie zlecenie zabójstwa numer 3. Hiszpański dowódca, w handlowej dzielnicy Hawany powstał obóz wojskowy. Twoim celem jest Templariusz, kapitan dowodzący stacjonującym tam oddziałem. Dobra, przyjmujemy zlecenie numer 3. Dziękuję. Okej, cel do zabicia jest. O, 55 metrów to niedaleko. Gnoja ubijemy. Bez problemu. Proszę bardzo. Już cię proszę tutaj. Zaraz ubiję. O, teraz mamy peczuszki, to spokojnie, mogę z pistola cię. Czekaj. O, są pistole. A, broni trzeba przeładowywać. Mogę go tak też zjechać. Jakby tylko podszedł na te beczki. Chociaż nie wiem jak to będzie z nim. Czekaj, teraz on tutaj jest. Cholera. Aaaa. Cholera, wykryto mnie. To akurat było głupie, trzeba przyznać. No patrz. Ło, jak dostał. Wow. Trzeba było użyć tej żywej tarczy. O kurde. Cholera. Nie wierzę, pierwsza desynchronizacja. Voila, no zajebiście przynajmniej. No proszę, widzicie. I tak mi się oberwało. Aj, nieszczęśliwy wypadek. O, przy okazji możemy jeszcze raz wykonać to zlecenie zabójstwa. Jak to cel uciekł? Co wy mi dolecie? Chcę jeszcze raz wykonać to zlecenie zabójstwa. Gdzie to zlecenie? A, kurde.
cokolwiek robić, to źle. Dobra. Nieważne. Nie wyszło nam, trudno. Innym razem wykonamy. Się troszeczkę zrąbało sprawę. A to nie od razu już musi oznaczać, że się poddajemy. No zrąbałem, trudno. Sytuacja taka, wiecie. No, tu już mamy uratowanie pirata. To zrobimy sobie to. Okej. Okej. Doskonale. Jednego z powietrza, drugiego z noża, trzeciego z kopniaka. I tak właśnie walczy Kenway. Dobra. O, tu mamy sklepik. Sobie tu możemy coś kupić. Coś z mieczy? Chyba nic właściwie. Pistolety. No właściwie tu też nic. Amunicję sobie trochę. Mamy tu full ammo, nie wierzę. Dzieła sztuki mi nie obchodzą jeszcze. No cóż, trudno, zawaliłem. Może innym razem wykonam tam to zlecenie zabójstwa. A zresztą dzisiaj będą 3 odcinki, to spokojnie, wiecie, sobie ogarnę to. A gram przecież na ślepo i chcę grać na ślepo. Dobra, mamy kolejną misję, którą jeszcze zdążę wykonać. Miejmy nadzieję. Okej. Odbieranie należności. Kurde, ogarnij się. Okejos. Yo. Thank me for this pittance. 1000 reals for those maps. That's what? 100 pound at most. How's a man supposed to become rich in these times with a miser like Torres running the world? Have you ever you ever worked on a plantation before? O kurde, tam ci podsłuchują. You know what I'm thinking? I'd like to see this observatory the governor's going on about. He said it were like a device that could follow people around and show where they were. A ludicrous idea. Ale prawdziwy pomysł. Imagine my wife with such an advantage over me. Imagine what a thing like that would be worth. Sell that to the right person and I'd be the richest pirate. No i dobrze. Privateer in the West Indies. Aha. I'll catch you up, Bonnet. There's a sage in that house I must speak to in private. Ten wpierdala jakieś morele. Odszukaj strażnika, zlecenia zabójstw, dotrzyj w miejsce. No teraz mi to mówicie. Zajebiście. A wiecie co? W sumie może wykonam to zlecenie zabójstwa. Jeszcze przed tą misją. Klatkowanie, te sprawy. Dobra, wykonam to. Skoro teraz mnie proszą o to, a proszą mnie akurat w nieodpowiednim momencie, to zrobię to, żeby już nie było, że wszystko mijam. To zrobię to. Tylko szkoda, że teraz tak daleko muszę iść. Chwileczkę. Zaraz tam dojdziemy i tym razem zabijemy go bezboleśnie, bo to co zrobiłem w tamtym momencie to był czysty fail. Dobra, jesteśmy już tu. Dobra, odszukaj swój cel. Okej. Szukamy cię. Jest, znaleźliśmy cię. Dobra. No jakoś go powinniśmy teraz, wiecie, przetrzasnąć, unieruchomić. Może lepiej wskok do ściana. Zagwiżdżemy. Okej. Pięknie. Tylko dalej co, tylko co zresztą dalej? Okej. Dobra. Zabijemy go po prostu. Dobra. Trudno.
No chodź, chodź tu. O, pięknie. Zabity. Jakieś oszustwa, nieważne. Dobra, jemy resztę tych debili. O, jest podwójne zabójstwo, pięknie. Czekałem na to. A jednak są. Super, zajebiście. No chodź tu. Jeb. Bam! Doskonała robótka, Edward. Widzę, że więcej przyszło delikwentów. Może teraz... O kurde. Dobra, bij się tu z nimi. Nie ma czasu tu. Chwileczkę. Ja bym sobie w tą beczkę strzelił. Wow! Wow! Jakie wiksy żem zrobił. Chwileczkę. Nie mogę zginąć. To jest raz. No chodź tu, chodź tu, chodź tu. Chodź tu. Je. Dobrze. Dobra. Ja bym uciekł teraz do tego celu misji. Bo czasu coraz mniej. A zresztą już zabiliśmy tego kolesia, którego nam kazano zabić. Dobra, czasu coraz mniej, a my musimy, wiecie, misję wykonać. No, jego już zgubiliśmy. Nawet już jest doskonale. Przynajmniej problem z głowy. Oj Boże, Boże. Dobra, no nie idę tam. Spokojnie, Hiszpanie, do strony. Wykonamy to jeszcze i najwyżej zakończymy odcinek. Okej, okay. Idziemy już. Czekaj. A jaki jest... aha, zabij strażników ze strefy śledzenia. Okej. Chodź. No chodź tu, przybłędo. O, idzie. Reaguje, reaguje ciul. Dobra. O, czyli to jest to, o czym myślałem. Dobra. Niech tu tylko podejdzie. To ta stanie za swoje. Gwizdże mi cały czas, taki spam. Aż w końcu zareaguje. A, zareagował. Chodź tu, idioto. Idiotes. Yeah. Doskonale. Chodź, chodź, chodź. O, i teraz go z krzaków zdejmiemy. No, come on, come on. Yeah. Doskonale. O-o. Dobra, przynajmniej cel dodatkowy wykonany. Dobrze. Ładnie zgładzony. Teraz trzeba się zająć poważniejszą sprawą. Tam jest ten cel nasz. Gwizdnięcie. No to przecież wiem, o co chodzi, kurde. Nie jestem debil. Chodź tu. Je. Dobra. Zabieramy klucz. Okej. Okay. Zrobiliśmy co... Lol, miałem jakieś cięcie, wybaczcie za to. Nie wiem, co to miało być. Teraz trzeba uwolnić mędrca.
Tam mniej więcej mamy jeszcze niecałe 5 minut do pół godziny. Więc wiecie. Wow. Prawie nas by wykryto. A trzeba jakoś im uciec. Okej. Jest cichutko, bezszelestnie. Chodź tu, chodź tu. A nie, to nie. Ja się nie będę prosił. Okej. Trzeba teraz tam biec. O kurde. Strzelec nas by prawie zauważył. Dobra. Niech powstrzyma Dauna. Ten idiota. Nie wiem właściwie, co my tu robimy. Jaki jest nasz cel. O kurde. Kurde. Dobra, idziemy. Uciekamy, uciekamy. Dobra. No chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Ja ci tak nie pozwolę szybko uciec. Najpierw mi tu musi zginąć. To jest Assassin's Creed, a wiesz, a ja tutaj nie oszczędzam na templariusza. Dobra. Dobra. Czemu nie mogę przyspieszać? Jakie to jest głupie. Przeładuję sobie broń. What the hell? Co tu się stało? Ostro. Ostro tu było najwyraźniej. Łohoho! Ładnie sobie z Hiszpanami poradzili. O, pizdę! Basta ja! Ej, co jest? Co to ma znaczyć? Że ja teraz pracuję. Chyba. What is your true name, Rogue? O cholera. It's her. Captain Pissoff. Make her pauvre pizza. Where is this sage? You set him free. I had nothing to do with that. Much as I wish I did. Take him to the ports. O cholera. Send with the treasure fleet. Już nas wykryli. Zajebiście. I delivered your treasures, didn't I? You did, yes. But you robbed us of Duncan Warble. No i dobrze, sukinsyny. Zasłużyliście sobie na to. No i niestety nie unikaliśmy walki. Trudno. Wspomnienie dam na 4. Dobra. Super sprawa. Okej, kontynuujemy. Zobaczymy, co się dalej z nami stanie. O Boże, Boże, Boże. Co jest grane? Aha, trafiliśmy tutaj. Epicko. This Tusspot is a ruined man, Caroline. Unfit for life on land, much less at sea. If he goes to the West Indies, it's you who'll suffer. Nie! Father! I już nie mam kostiumu asasyna. Ja pieprzę. Wrong about me! I hope it's so. You believe me, don't you? Can you not see me? Standing out there on the deck of a ship that's sliding in the Współczuję ci, żeś tak skończył marnie. And there I am, a man of quality. With a thousand doubloons spilling from my pockets. Like drops of rain. I can see. Co będziesz rozpaczać? Bo ja nie widzę tutaj powodu do po prostu płaczu. Kurde, jaki pech. Co jest grane teraz? Bo nie wiem, co się dalej będzie działo. No, wczytuj się. Co to jest? O, mamy tego murzyna naszego, który będzie naszym jakby podwładnym. Tak mi się wydaje przynajmniej. O, teraz trzeba sekwencję wykonywać, żeby stąd spieprzyć. Dobra, udało nam się. Okej, okay, dotrzymy jeszcze tutaj, w sumie. Odszukaj swoje wyposażenie. No, chodź tu. Chodź tu. Chodź tu. Jeb!
No chodź. Kolejnego Templara dobijemy. Oh yeah. Dobra. Już tak się nie będziemy bawić. Gdzie uciekasz? Gdzie uciekasz, panie strażniku? Wybijemy was wszystkich do dna. Oh yeah. Dobra. Ładnie sobie tutaj widzę radzi. Dobra. Unlucky lads. No nie umiesz go zabić. Patrz jak sobie tutaj z nim radzę. Dobrze. Pięknie. Mamy nasze wyposażenie. No niespokojne. Pięknie, nasze ku. Nasze ku. O, teraz sobie armora założył. Dobra, idziemy na górę. Okej. Tu pewnie będzie więcej tych durnych Hiszpanów. A, zwerbuj piratów. Dobra. Dobra, zwerbujemy teraz piratów. Okej. Nie chcę mi się z nimi walczyć, szczerze mówiąc. Ale tutaj... Aha, muszę teraz stać się anonimowy. Kurde, czemu mi to musicie utrudniać? No dobra, dostaniecie kanalię. No, takiś mądry. Ty. Taki żeś mądry. O, macie. Po pysku. A, debil jest na górze. Trzeba będzie go wyeliminować jakoś. Bo mi on tu nie pasuje. Dobra. Już. Dał nam spokój. Dobra, uwalniamy ich. Spoko, spoko. O, i trochę piratów już zrekrutowanych. Wow! Ej! Zbugowałem się! Help! Co to było? To była masakra, szczerze mówiąc. Co się działo. Dobra. Nie, nie się tam skakiwać z tej wody, ale dobra. Niech ci już będzie. Edzio! Ratujemy naszych kompanów. Dobra. Jeb. Dobrze. Badum! Okej, ratujemy kolejnych piratów. Okej, uwolnieni. No pewnie, że nie tutaj. Chyba was pogięło. Dobra. Trzech uratowanych. Jedziemy dalej. Z tym. O, doskoczysz. O, cholera. Nie, nie wysyłajcie mi teraz esu. Okej, rzucił mi tu granata. Przeładuj tą broń szybko. No, chodź tu. Wow. Trzeba tutaj z nimi, wiecie, bardzo.
tamten pewnie padł, no. Wow. No ale przynajmniej tamten padł. Dajcie mi go wykończyć. No. Dajesz. Jeb. Okej. O, granacik w wybuchu, jak mi przykro. Jak mi przykro. Ratujemy więźniów. Dobra, tam odcinek będzie trwał długo. Trudno, bo misja długa, ale przynajmniej będzie się coś gdzie naprawdę działo teraz. Bo teraz już naprawdę wyczuwam, że będzie się działo dużo. Wow! Ło kurde, to było dobre. To teraz musimy sobie uratować ostatnich czterech piratów. I po prostu będziemy wolni. Kurde, wiedziałem, że dojdzie do walki. Nie. Dobra. Okej. Okay. Ładnie was bierzemy. O, ciach. Dobra. Teraz tu wbijamy. Doskonale, Edzio. Doskonale, Edzio. Teraz jakieś wczytywanie, loadingi i te sprawy. Dobra. Zrobimy co trzeba. Co się raczej będzie dało. Kurde, nie będę się z wami męczyć, wolę was już wykończyć. Takiś mądry. Jep. Jep. Dobra. Przeładuj broń. Nie będziemy się męczyć z tymi idiotami. Wolę już ich tak wykończyć. Dobra. Tu kolejni do uratowania. Chciałbym już zakończyć odcinek. Właśnie mówię. Ale skoro to tak ma wyglądać, to wolę jednak ich zrekrutować wpierw. Okej. Okay. Udało nam się. Nowy cel. Kolejny nowy cel. I coś jeszcze? Zabij kapitana. Dobra. Jedziemy. Dobra. Damy radę, damy radę. Się robi ciekawie. Dobra, mamy tutaj kapitana na wyciągnięcie ręki. Nie. Teraz skrobimy statek. No właśnie, na pokład. Już. Dwa ratu. O, i nasz murzyn. Dokładnie. Teraz się będzie działo. Muzyka mówi sama za siebie. W sumie. O kurde. Dobra. Wow. Dobra. Chcę znowu sobie trafić. Nie bądź. O, nie trafiłem. Padnij, padnij, dobrze. Kurde. Chcę sobie wycelować, dobrze. Ale widzę, że idzie marnie. Aha, ja się zatrzymałem. Dlatego tak nie wyszło. Jeb! Dobrze. Wysadzone. Nie bój! Obie. Dobrze, wysadzone. Okej. Okay. Tu jeszcze mamy tych idiotów. O kurde. Trafienie. Nie! Zniszczone. O kurde. Ej, no co się stało? Jakim wałem? What the fuck?
Przepraszam bardzo, jak to się do cholery stało? Dobra, jeszcze raz. Trzeba to będzie ogarnąć, naprawdę, raz porządnie. A porządnie, bo... Jest, dobra, ogarnięte. Póki co ogarnięte, bo to jeszcze nie jest 100%. Jest. Dobra. No, ten jeszcze przeżył. Dobra, trzeba im teraz uciec. Wymknij się w locie. Przyspieszymy, co nas tam dochodzi. O kurde. Dobra. Dobra. A, to gówno i tak dało. O kurde. Sztorm. Trzeba tu uważać. Aha, fale, a nie sztorm. Przepraszam. Sztorma mami. Teraz trzeba uważać. Dobra. Udało się. Wow. Co tu się dzieje? O kurde. Jak tu się rzeczy się dzieją? Dobra, płyniemy teraz w naszą stronę. O, tam jest sztorm, trzeba uważać. Trzeba uważać na ten sztorm, żebyśmy go, wiecie, nie natrafili na niego. Dlaczego trzeba pływać teraz taką, wiecie, normalną wodą? Dobra. Ten sztorm nas goni. Takie mam tylko przeczucie. Jest kilka tych sztormów. Właściwie są trąby. To jest jeszcze gorzej w sumie. To mamy skarb, ale po niego nie będziemy płynąć. Teraz musimy im uciekać. Kurde. Cholera. Niebezpiecznie jest. Dobra, to mnie nie interesuje, że jest niedostępny. O kurde. Dobra. Mijamy te sztormy. Trąby, właściwie jest sztorm, ale trąba też nam przeszkadza. Dopłyniemy tam i zakończymy ten mega długi odcinek. Bo on będzie chyba trwał z, no nie wiem, z 40 minut. A inaczej miało to się stać. Ale niestety Edward miał pecha. No i oberwało mu się tak porządnie, że po prostu, no teraz ma już swoją załogę. Mamy kawkę, wszystko mamy. Jest naprawdę zajebiście. Odcinek będzie długi jak coś, to nie wiem. To się może przełożyć na 2 odcinki, a nie 3, bo... Okej, zaraz będzie fala. Dobra. Udało się. Wow, 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 wow. O kurde, rozbiliśmy się tutaj troszeczkę. To było głupie i nieuważne. Ale to nieważne, nie interesuje mnie to. Dalej unikamy tych trąb powietrznych. Tak wygląda. Ogólnie tu mamy sztorm taki, że normalnie szkoda gadać. Już mamy niecały kilometr, niecałe pół kilometra. Dotrzemy tam. O, pogoda się już zmienia. Statki FPS-ów już nie ma. Zwiększają się za to teraz. Deszczyk jeszcze popada po chlupie. Ogólnie epic! Epic, jeszcze raz epic. Dopłyniemy tam i kończymy odcinek, bo jest już mega długi. Okej, okay. Tu już jest nasz cel. Łow, to było epickie. Całkiem epickie. Trzeba przyznać. No, masz już swoją załogę, ciesz się, kapitanie Kenway. Się cieszę, Kenway, że ci się w ogóle udało. Wow. Rzeczywiście, Bajzel. By God, we pulled this one straight from the teeth of Neptune. I'm Edward. Much thanks for your aid back there. Adewale. Adewale, dobra. Zapamiętam sobie twoje imię, bo jesteś moim sojusznikiem. Have you been to Nassau, Adewale? Not yet. By God, she took some knocks, didn't she?
think I'll keep her. All hands aft, lads. We're taking this one home. Do domu. Oh yeah. Oh yeah. No to jest po prostu Edward Kenway i misja zajebista. Uwolnić 23 piratów, udało się. Zabij strażników, jest 100%, jest 100%. Daję piąteczkę. Promisja, piąteczkę daję. Okej, okay. Kontynuujemy. Było miło, póki trwało, czyli zakończyliśmy już drugą sekwencję. Zarąbiście. Zarąbiście, naprawdę zarąbiście. Aha, Kafka. A sly bird I loved as a child back in Swansea. A dark little creature, no? Did it rub you wrong when I took this brig as mine own? It was a sort of rub I have learned to endure, sailing among faces of such fairness. It's true. Most of these men wouldn't accept you as a captain. So what fair role would complement such unfairness? A jaką chcesz funkcję? Be a quartermaster. Nothing less. Okay. Mnie pasuje. Right. And as quartermaster, have you any immediate counsel for this Tyro captain? Rest and repast would do us good before Nassau. Water. Na pewnie trzeba jakoś to uczcić. Hunting for food and repairs. Well reasoned, sir. Hunting, it shall be. We'll find a decent place to drop anchor. Na pewnie. Dobra. Okej, okay, weź kurs na wyspę Abaco. It's a good start. One you find laughable. Could we talk a moment about the condition of the ship? What's the trouble? I had a walk about the gun deck this morning and couldn't stand for what I saw. A clutter of linstocks heaped like tinder. A popłyniemy jeszcze tą wyspę Abaco. Match still burning. Christ. A teraz można im wybrać te szanty. Closer than man and wife. Fit to explode at the touch of a spark. We'll stow ours good and proper. As for the cannons, they might as well be tossed. Clogs touch holes in need of scraping. Corrosion on the bodies. Barrel spots as naked as knives. And breech ropes so rotted, I could use them for knitting yarn. The short of it is, we need good equipment kept in fine. Piraci śpiewający, kapitan sterujący, kwatermistrz gadający. No żyć po prostu i kochać dla takiej gry jak Assassin's Creed 4. Przyspieszymy jeszcze. Nie no, to jest po prostu piękne. Hej! Okej, okay, jesteśmy już na tej wyspie. Okej, okay, jakieś miejsce. A, to tutaj. Okej, okay, jakaś wyspa. O kurde. Wow. To chyba nie tak miało wyglądać w sumie. Cholera, co ja zrobiłem? Moja wina, wiem. Dobra. Tu coś jest, ale mamy wziąć kurs na Abaco. Wyspę Abaco. A mamy też tu statki, które możemy je wyeliminować. Więc może tak też zrobimy. A tak! Yeah! Dobrze. Cieniasy. Cieniasy. Z Kenwayem nie dacie rady. Dobra, śpiewać. Doskonale. O. O, możemy tutaj przeszukiwać. Wybornie. Tam mamy kolejny statek. Sobie go też zniszczymy. Dobrze. Czekaj, też nas strzelają.
nie! Dobrze. O kurde, o kurde, o kurde, uważaj, Kenway! Boże. Dobra. Płyniemy na tą wyspę. Kolejny statek. Więc trzeba zrobić atak. O, ten już jest większy. Kurde. O cholera. Dobrze. Dobra. A, też podłożyli beczki. Sprytnie. Sprytnie, sprytnie. No, trafmy go. O, udało się. Nie, nie udało się. O, możemy teraz sabotować ten statek. Nie ma sprawy. Kurde, chciałbym dopłynąć już na tą wyspę, ale widzę, że gra mi na to nie chce pozwolić. Więc dopłyniemy sobie tam i zrobimy sabotaż na tym statku. Dobra. Dobra, sabotujemy! Oh yeah, dawać mi tutaj użycie. Dobra. Kurde, gdzie są ci idioci? Dobra. Kurde, muszę coś trafić. Okej, dobra. Wow! To było dobre. To uważaj nas tym raz, Kenway. Nie, straciliśmy jednego. Jednego żeśmy stracili. Dobra. No, walcz, Kenway. Dobra. Kurde, wkurza mnie to. Daj mi go, zlikwiduję go. Ale się tu dzieją rzeczy. Tak się podbija stawki. Pięknie. Zwycięstwo, Vittorio. Tak jest. I co? Poddajcie się. Doskonale. Wygnać tych Hiszpanów. Dobra, naprawiamy kawkę. Przydałoby się. W sumie. Okej. Oni przeładowują armaty. Pewnie teraz wysadzają ten statek do końca. Nie no, naprawdę wybornie. Ale teraz musimy dopłynąć tam, gdzie trzeba. Więc wiecie. Wiecie, co się dzieje. Okej, mamy jednego członka załogi uratowanego. No, macie śpiewać z życiem. Doskonale, piraci, śpiewajcie cię. Dobrze, drewno 19x, cukier x7. Dobra, dopływamy do tej wyspy już. Okej, spokojnie, spokojnie. Dobra. Wow. Okej. Wyspa Bako. Wow. To było epickie. Całkiem epickie. Dobra, jesteśmy na tej wyspie Abaco. Polowanie na dziką zwierzynę. Dobra. Okej, polujemy teraz. Nie no, odcinek dzisiaj będzie mega długi. O, tu jakaś butelka, którą sobie zbiorę. Zobaczymy, co to jest. O, proszę. Może coś przydatnego. A może i nie. Zobaczymy w sumie. Wow. Peter Beckford, starszy.
Jakiś dokument pierdoły. Okej, okay. Mamy nasz pistolet. Teraz włączmy sobie nasz też wzrok orła, żebyśmy mogli znaleźć trochę igłany i ocelota. Dobra, to jest nasza igłana. Okej, okay. Zastrzel igłanę i zabij ocelota z powietrza. Okej, okay. To jest nasz to jest nasza igłana. Tak, igłana. Czekaj, to jest też igłana. Dobra, skurujemy. Dobra. Teraz szukamy ocelotów. Ciekawe, gdzie będą te ocelotki. Dobra. Włącz sobie ten wzrok orła najlepiej. O, mamy też punkt widokowy. Sobie go odświeżymy. Tym lepiej będzie dla nas w sumie. Tak nisko ten punkt synchronizacyjny. Szczerze przyznaję, naprawdę teraz mi się podobają te punkty synchronizacyjne. Nieważne czy na dole, czy nisko, czy wysoko. Dobra, skok wiary. Dobra. O, to są te nasze igłany, które powinniśmy je zabić z powietrza. Ile tego jest? Chryste. Ale zabijemy je z powietrza. Kurde, czemu mi tu schodzisz? Dobra. Wow. Jak tu wysoko jest. No chodźcie tu, igłany. Cip cip, igłany, cip cip. Cip cip, igłany, cip cip. No, 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 chodźcie, chodźcie, chodźcie. No chodźcie, bo wam tu zarąbię zaraz porządnego, kurde. Nie, to nie. Nie będę się was prosić. Po 1000 razy. No patrzcie, jakie te igłany są natrętne. Ja chcę dla nich dobrze, a oni uciekają. No patrz, skapnęła się spana igłana. Ale jakim cudem one to wszystko widzą? Dobra, jakoś musimy sobie dać radę. Czekajcie, już ja zaraz znajdę jakąś metodę. Może w końcu będzie się dało je za... Co to było? Lol. Das tam poszły. Skubane. Kurde. Ja tu chcę spokojnie na nie zapalować, bez problemu, a one uciekają sobie. O, mamy jedną igłanę. Ten zapalujemy sobie w powietrzu. To teraz musimy być bardzo, wiecie, cichutko. Dobra. Cichutko z tą igłaną. Cichutko. Patrzcie, ciągle nam ucieka skubana igłana. Dobra. Jest, jest. Okej. Udało się. Pięknie. Trochę polowania, ale wiecie, przynajmniej to jakoś będzie działało. Chwileczkę, pozbieramy może tu jeszcze jakieś itemy. Proszę. Mamy tu jakieś martwe ciało. To pewnie mapka będzie tej Abaco Island. No dobra. Jeszcze jedna igłana do polowania. To może tym razem już z pistola. No jak mogłeś to spudłować? Idź, Wajzo.
tak złazić się, no to jeszcze nie widziałem. Edward, zbierz sobie to, ten fragmencik. Czemu nie możesz tego zebrać? Czy to dla ciebie taka trudność? Dobra. O, o to mi tylko chodziło. Żadna trudność. Patrzcie, igła nam tu stoi, a my oczywiście nie reagujemy tak jak trzeba, z czasem. Okej, okay, udało nam się. O! Okej, okay, dwa oceloty. Nowe olstro. Okej. Okay. Wskaźnik postępu. Aha. Ale o co teraz chodzi? A, mamy wytwarzać teraz coś. O, olstro na pistolety, czy ulepszenie zdrowia? A nie, możemy jedno i drugie zrobić. Olstro na pistolety i ulepszamy pasek zdrowia. Pięknie. No, i teraz mamy o jeden pasek życia więcej, co nam to daje duży profit. Wracamy do kapki, a użyjemy właśnie teraz tego. O, fajnie, to nas wytepa na statek, co nam to da ułatwienie. A teraz mamy się spotkać. Okej, okay, spotkaliśmy się. Ahoy, Captain. Find what you need. No, cześć, cześć. My needs and wants are oceans apart, mate. But I did fashion myself a new holster. All I need now is a pistol to lie in it. Yeah. Oh, dziękuję. Taken from the holds, just as you said. A little more than a blowpipe. Hmm? But it'll do. Dziękuję. So, are we rested? Or should we idle a while longer? Pewnie. Czemu nie? Rest we anchor. I think the crew is itching to reach civilization. You find no civilization in NASA. But it's a fine place to be merry all the same. No pewnie. Pewnie, pewnie. Okej, okay, misja zakończona. Zestrzeliśmy igłanę i zabiliśmy ocelota z powietrza. Oceniam to wspomnienie na takie 3. No właśnie nic w zasadzie nie działo ciekawego. Dodałem 3. Okej, okay, kontynuujemy misję. Zobaczymy, co dalej się będzie działo. Chciałbym w końcu, już wiecie, takie zakończenie, strzelanie seriami. Okej. Okay. Dobra. Płyniemy już. O! A to wiecie co, może tu już zakończymy odcinek. Okej, okay, dziękuję wam bardzo za obejrzenie długiego odcinka z Assassin's Creed 4. Oczywiście piątego długiego odcinka. Tu sobie skoczymy na pożegnanie na szczyt statku. Jeżeli wam się spodobał odcinek, piraci, widzowie, to nie zapomnijcie ocenić, skomentować, zasubskrybować. I myślę, że naprawdę docenicie to, że mimo takiego kompa nagrywam tak wspaniałą grę jak Assassin's Creed 4 Black Flag, Czarna Bandera, czy jak to wolicie. Dziękuję wam bardzo jeszcze raz i wrzucę jeszcze może jeden odcinek. Trzymajcie się! Juhu! Na razie!